No niedaleko tutaj, człowiek z Drawicza, mówimy o tobie, strzelasz bramkę, wchodzisz na plac i to jest chyba najbardziej optymistyczne w tym dzisiejszym spotkaniu. No na pewno cieszę się z tego, że gdzieś udało mi się zdobyć tam kolejną bramkę w reprezentacji. Na pewno to jest ważne, żeby te pierwsze mecze gdzieś w kadrze narodowej strzelać gole, bo to na pewno daje bardzo, bardzo dużą pewność siebie i mam nadzieję, że to zaowocuje w następnych spotkaniach. Po spotkaniu z Andorą byłem przekonany, że w tych dwóch kolejnych meczach testowych będzie zostało jednak więcej szans, że to jest piłkarz, który się sprawdzi. Natomiast ty nie byłeś troszeczkę tym faktem rozczarowany? Nie, no ja się cieszę, że jestem w reprezentacji, bo to jest na pewno wielkie wyróżnienie pojechać z kadrą narodową na Mistrzostwa Europy i chcę z tego czerpać jak najwięcej i jak najwięcej z tego wynieść dobrego. Jak się czujesz fizycznie? Bo tutaj Grzegorz Krychowiak powiedział mi, że no dzisiaj było gorzej niż z Rosją. No mi ciężko powiedzieć, bo dzisiaj nie grałem w pierwszym składzie, ale na pewno te treningi były bardzo intensywne i dużo trenowaliśmy, dużo tych jednostek było i mam nadzieję, że to zaowocuje na Mistrzostwach Europy. Zgodzisz się, oczywiście dzisiaj patrząc trochę z boku, że mieliśmy problem z atakiem pozycyjnym, że to może być nasz kłopot przynajmniej na spotkaniu ze Słowacją. Dużo czasu na to też poświęcamy, myślę, że do turnieju będzie na pewno coś tam skorygujemy, coś będzie lepiej i na pewno ta świeżość też przyjdzie na turniej, więc to też nam bardzo dużo pomoże.